październik miał być sandaczowy. No i starałem się. Taka gumka Mikado Fish Hunter prowadzona przez mnie z opadu. Ojej, myślałem, że mam pierwszego w końcu sandacza wymiarowego w życiu. No ale jednak to tylko taki. Tak jak zapowiadałem, weekend jest od tego, żeby lecieć na sandacza, kolego, zwłaszcza w październiku. Jest taka gumka, kopytko, nowy zbiornik, nowa woda. I będę się starał złowić dla was sandacza. Mam nadzieję, że uda mi się coś złowić, bo to jest jednak ryzyk fizyk, że tak powiem. Słyszałem, że trafiają się tu sandacze, ale jest to nowa woda i nie znam. I będę próbował ją jakoś rozkminić. Jest naprawdę niemała, mimo że jest... Nie jest taka szeroka, może się wydawać, ale się tam ciągnie i ciągnie. Ale będę próbował. Przejdę na pewno raz za sandaczem. No i może jak się nic kompletnie nie będzie działo, to popróbuję za ogoniem. Bo szczupak mnie jeszcze nie interesuje. Na szczupaki jeszcze poczekam do połowy października, bo zobaczycie, mam na niej pomysł. Ale to jeszcze nie teraz. Więc musicie być cierpliwi, musicie zostawić suba i najlepiej z dzwonem, żeby mieć filmy na bieżąco. Także, słuchajcie, lecimy z tym tematem. Będę się starał coś złowić. Ładnie teraz słoneczko wyszło. Wiatr był troszeczkę wcześniej. Jest godzina 10. Będę się starał naprawdę złowić sandacze dla was. Trzymajcie kciuki i lecimy z tematem. Będę łowił dzisiaj z opadu. Głównie z opadu. Także żółwik dla was. Trzymajcie kciuki. Gumka Mikado Fish Hunter prowadzona przez mnie z opadu. Ojej, myślałem, że mam pierwszego w końcu sandacza wymiarowego w życiu. No ale jednak to tylko taki garbus, albo aż taki garbus. O, ja cię kręcę. Te garbusy w tym roku się mnie trochę trzymają, trzeba przyznać. Znaczy trzymają, no drugi to jest 30, ale 20 piątki się połapało, ale ten jest naprawdę gruby. Fakt, ma 32 cm, ale rybka naprawdę gruba i wypasiona, już taka jesienna. Więc mogę oznajmić, że jesień już się rozpoczęła wreszcie, bo to jest pierwszy weekend tej kalendarzowej jesieni i taki garbus. No piękna ryba. Wypasiony okoń, który ma 30 centów, 31 może, no ale jest naprawdę gruba ryba. Więc szkoda, że nie jest to sandacz, ale naprawdę dał mi już dzisiaj nadzieję do wędkowania. Podniósł morale. I piękny garbus wraca do wody. Ależ fajnie. Sympatyczny, naprawdę sympatyczny okoń. Nowy zbiornik. No fajnie, nawet nowy zbiornik w końcu. Udało się złowić naprawdę pięknego okonia. Prawda, życiówkę pobiłem niedawno, ale ten okoń naprawdę fajny, jesienny, gruby, bo tamten jeszcze chyba nie był jesienny, dopiero ten jest jesienny. Zakładam na klatkę piersiową kamerę i wbijacie do mnie i będziecie widzieć, jak rzucam, jak wyciągam, mam nadzieję, dzisiaj to sandacze, bo po prostu to jest moje marzenie, żeby dzisiaj złowić wymiarowego, pierwszego wymiarowego w życiu sandacza. Także żółwik dla was i trzymajcie kciuki za mnie, bo się naprawdę przydadzą. Sandacz to nie jest taka łatwa, wbrew pozorom, ryba do złowienia.
ale no powiem wam szczerze, szkoda, że się tego oczywiście nie udało nagrać, bo najpiękniejszy chryp nigdy Holly się nie udaje nagrać, ale opadała przynęta i wsysnął, tylko pociągnięcie, no jak sandacz normalnie kopnął moją wędkę. Ale ja nie będę wam opisywał, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się pokazać to dzisiaj, bo dzisiaj łowię tylko z opadu. A, no i co jeszcze w ogóle zauważyłem, że okonie, znaczy jeszcze nie wiem jak walczą z sandacze, ale okonie chodzą tak płynnie, bardzo, bardzo płynnie chodzą na kiku, tylko tak czasem głową jak poszturchają, to czuć, a szczupaki znowu to jak porypane w bok, w prawo, do góry skaczą. No okonie płynnie chodzą, ale fajnie, bo czuć taki ciężar na wędce. Oj, jest, udało się to dzisiaj złowić, już ciężar zszedł. Ale jeszcze jest presja, żeby złowić sandacza, więc próbuję i jeszcze raz próbuję. Dobra, słuchajcie, z powrotem założyłem bluzę, bo się znowu zimniej zrobiło. Prawie już przeszedłem cały zbiornik. Zostało mi dosłownie kilka miejsc do obrzucenia. Ale zrobię sobie teraz przerwę na lunch, coś sobie zjem, bo jestem głodny i troszkę zmęczony. Ten zbiornik nie jest taki mały. Wcześniej sobie nie robiłem przerw, więc pozwolę sobie teraz na przerwę, a przy okazji obejrzę sobie najnowszy odcinek Fishing with Ace'a. Ponieważ widziałem, że jakiegoś fajnego szczupaka dorwał w końcu po miniaturce. A więc tak to wygląda za kulisami. Jesteśmy już przy końcówce filmu, a ja dogrywam jeszcze tutaj scenkę z mojego pokoju, ponieważ usunął mi się materiał, gdzie nagrałem z kamery sportowej, jak łowi na tą przynętę, tą wielką, tego jerka. A w ogóle też zapomniałem podkreślić, że ten jerk, słuchajcie, to jest przynęta mojego widza, kocur z wędką, jest taki jego nick. Nie będę tutaj kolegi zdradzał z imienia i nazwiska, bo nie pytałem się go, czy mi pozwoli. Także kocur z wędką podarował mi to przynętę. Naprawdę fajnie chodzi, polecam. W linku macie aukcję, gdzie znajduje się ta przynęta i można ją kupić. Polecam, naprawdę fajny jerk. Ja nim jeszcze tyle nie łowię, bo nie mam takiego mocnego sprzętu, żeby łowić taką przynętą. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Sayonara.